Chce pan uciec od życia. Muszę. Nieprawda. Pan się musi leczyć. Ale przecież to jest nieuleczalne. Janku! Halina! Nie, niech pan nie puszcza, niech pan nie puszcza. Dzień dobry państwu, Grzegorz Rogowski. Witam w kolejnym odcinku cyklu Filmy, które kochamy. A dzisiaj zdejmę okulary przedwojennej pruderii i pokażę państwu, czym było tabu w przedwojennym filmie. Zapraszam serdecznie. Bo ja, proszę pana... Rozumiem. Tak jest, trzeba trzymać zawsze za zasłoną. Kiedy patrzymy na temat tabu ujęty w kinematografii światowej i temat tabu ujęty w kinematografii polskiej, no nie sposób tutaj nie zauważyć pewnego dysonansu. O ile w kinie światowym, no chociażby kinie niemieckim, okresu ekspresjonizmu, mamy tutaj temat tabu, który jest bardzo często przekraczany. Ta moralność, która pojawia się w kinie, jest w jakiś sposób łamana i mówię tutaj chociażby o dość głośnej i kontrowersyjnej Puszce Pandory z Louise Brooks z 1929 roku. Tak reżyser buduje pewną motywację swojej postaci, pokazuje, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, dlaczego ta moralność jest tak w okropny sposób łamana i co tą postacią kieruje. I teraz pytanie, czy w polskiej kinematografii było podobnie? No otóż zupełnie nie można niestety tego porównać, dlatego że polska kinematografia zależna od kapitału prywatnego, no była żądna jednej rzeczy, a były to oczywiście pieniądze i zysk z filmu, więc temat tabu, który pojawia się w polskich filmach przedwojennych, a pojawia się dość często, jest nastawiony no, tylko i wyłącznie niestety na dość tanią sensację. Byłam dziecko, sama na świecie. Matka umarła. Głód, nędza. Miał ten talent. Czy twój chłopak wie? Nie, nie może wiedzieć. Nie chcę, żeby wiedział. On się takich jak ja brzydzi. Takim tematem tabu, który jest niestety dość mocno spłycony i pozbawiony wszelkich kontekstów, jest w polskim kinie przedwojennym temat prostytucji. Pojawia się on co najmniej kilka razy, no, chociażby w głośnym filmie Mieczysława Krawicza z 1939 roku O czym się nie mówi, gdzie w zasadzie główna bohaterka grana przez Stanisławę Angel Engelówną no, zajmuje się właśnie nierządem. A teraz panna Irena przychodzi nam się pocałować. Po bruderszafcie należy się całować. Prawda? Jaka ładna szpilka. Innym przykładem filmu, który traktował o prostytucji, a w zasadzie o sprzedaży kobiet za granicę w celach świadczenia usług seksualnych, był dość głośny film z 1938 Kobiety nad przepaścią. I proszę sobie wyobrazić, że o ile polska cenzura dopuściła go w niemal niezmienionej formie na polskie ekrany, o tyle no, okazał się on bardzo kontrowersyjny dla dość pruderyjnych, jeżeli chodzi o cenzurę Amerykanów, i nakazano przemontowanie tego filmu, tam występował on pod tytułem Pająk, w taki sposób, żeby pozbyć się z tego filmu w ogóle kontekstu prostytucji. Tak, rzeczywiście on został przemontowany, tam zostały wmontowane tablice wyjaśniające te dziury w fabule, które przez to się pojawiły. I dopiero w 1939 roku ten film mógł wejść na ekrany kin amerykańskich. Ktoś tutaj, mój przyjaciel Janek, bardzo ładny chłopak, przedstaw się pani. No to idziemy! Innym bardzo trudnym tematem, który był poruszany przez filmowców przed wojną, to jest temat chorób wenerycznych. W 1938 roku powstał film, no, mający powiedzmy walory edukacyjne, film za zasłoną, no, niestety wyjątkowo nieudany, który nawet był reklamowany jako film pokazujący ludzką seksualność. No, tej seksualności oczywiście na ekranie praktycznie w ogóle nie mamy. Cenzura by absolutnie nie dopuściła do tego, żeby tego typu wątki pokazały się szerszej publiczności. No, natomiast mamy tutaj pewne wątki edukacyjne, no, chociażby piętnujące prostytucję jako no, właśnie źródło wszelkich chorób wenerycznych. No, bardzo duża część społeczeństwa dotknięta problemem chorób wenerycznych przed wojną unikała lekarzy i starała się zdobyć poradę u rozmaitych szarlatanów, którzy w zasadzie no, dość często nawet doprowadzali do śmierci swoich pacjentów. No, stąd ten film jednak jest filmem ważnym, ponieważ zwraca uwagę na to, jak istotna jest porada lekarska i że w zasadzie nie ma się czego wstydzić. No, podpieszcie się z przebieraniem, bo czekam. Dyrektorku, a jest tam jaki fuks? Och, dziewczyno, wiesz przecież, że nie znoszę tych wyrażeń, no fuksy. Dwa fuksy, jeden.
dwaj pierwszorzędni goście. No. Innym tematem tabu, który rozpala filmowców w zasadzie do dnia dzisiejszego i który rozpalał filmowców w II Rzeczpospolitej, to temat sponsoringu, bardzo popularny przed wojną. Mamy tutaj chociażby przykładowo film Zabawka, gdzie główna bohaterka Lulu staje się kochanką no, zamożnego, aczkolwiek niezbyt przystojnego i już lekko starszego mężczyzny. No, wszystko oczywiście, żeby wyrwać się z biedy, która była bardzo powszechna w okresie II Rzeczpospolitej. No i w zasadzie takie historie działy się bardzo często. To, co no, niestety złego zrobił film tamtego okresu, to to, jak bardzo spłycił ten problem społeczny występujący na bardzo szeroką skalę. Tematy tabu, o których Państwu przed chwilą opowiadałem, nie wyczerpują oczywiście całego wachlarza trudnych zagadnień, z którymi starali mierzyć się przedwojenni producenci i reżyserzy, bo między innymi znalazły się tam również wątki czy homoseksualne, czy aborcji. Natomiast to, co należy powiedzieć w konkluzji, to to, że niestety, ale filmy, które starały się przełamywać tabu, starały się wyjść poza moralne granice kinematografii, no, były filmami nieudanymi. Były filmami nieudanymi już przed wojną. Nie było tutaj dużego mierzenia się na artyzm, to jednak była zwykła rzemieślnicza praca. Niemniej, mimo tych wszystkich wad, zachęcam Państwa do zapoznania się z tą częścią polskiej przedwojennej kinematografii, bo jednak mimo, że była to próba nieudana, to jednak była to bardzo interesująca próba wyjścia polskich reżyserów i producentów poza utarte ramy i próba wytyczenia jakiejś nowej ścieżki w polskiej kinematografii. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Filmy, które kochamy. Dziękuję bardzo. Skąd się pani tutaj wzięła? Wprost z domku Gajowego. Pardon, tylko proszę, bez skandalu. Wiezie na skandal. Szanowny papa, wstydzi się. Panno Lulu, odwiozę panią z powrotem do domku Gajowego, tam porozmawiamy. Sama pojadę. Gardzę wami.